ręczniku papierowym. Co? Nie skarpeta? Nie pomylił? Jest w porządku. Jeszcze trochę tutaj papieru. Aleks? No? Masło pamięta zeszłoroczne wakacje, prawda? Nie, te masło kupiłem niedawno. Tak, tak, tak. Te masło niedawno kupiłem. Niedawno te. Robiłem sobie kanapki niedawno. Co to jest? Mama miała kiedyś pełno bitcoinów, wydała je na jakieś pierdoły. W czasach, kiedy były za parę groszy albo nawet mniej. Nigdy mnie nie kręciły bitcoiny. Mi to balony. Wiedziałem, że chyba miałeś właśnie, jak były za małe centy. Akurat to zmyślił? Po co on to wymyślił, ja tego nie rozumiem. Chłopie, prosta sprawa, żeby się dowartościować, niestety widzu. On po prostu jest stłamszony i wymyśla mity, żeby ten, no, rozumiesz? Marketing! Dobra, obejrzmy jeszcze tylko gotowanie z mamą, weryfikacja mitów. Nic nie słyszę. Halo. Okej, teraz słychać. Dobra. Zresetowałem aplikację i działa. Tak, Ejwi, no. Ostatnio jak właśnie gotowałem, to tutaj... To prawda, Rukaszu. Miałem właśnie w ręczniku papierowym. Co? Nie skarpeta? Nie pomylił? Jest w porządku. Jeszcze trochę tutaj papieru. Aleks? No? Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego standardu. Nie, tu masz krzesełko. Tu masz czyste. Ja przepraszam za to. A widzowie, ja teraz będę sprzątał. Ej, on ma na imię Aleks przez X czy KS? To znaczy, dzisiaj sprzątałem kuchnię, ale no jak widać nie do końca. Muszę tylko umyć ten biurko. No miałem to zrobić... Znaczy, żebyś się następnym razem zaopatrzył w takie rzeczy. Na dzisiaj. Wiem. No... Jak to mówisz? Jestem łoś, ale łoś to ktoś. No tak powiedziałeś, teraz mówiłeś. Dobra, to było fajne jak miałeś 15 lat. Karolini. Słuchaj. No? Korzystałeś ze zmywarki? Od kiedy mieszkamy tu z Piotrem, ani razu tej zmywarki nie użyliśmy. Ty jeszcze chcesz teraz zmywać te naczynia? No. Okej. Okay. No pracowałem, nie? Zmywałem naczynia, więc ja lubię mieć... Współczuję mu tej babie 5 sekund. To jest jego mama. Naczynia nawet. Nie jest jego dziewczyna. Zaraz sobie będziemy gotować, tylko no daj... żebyśmy wykorzystali te tabletki, które mamy. Do zmywarki? Naprawdę pozmywać, jest ta tabletka. Witam, Giamy. Ruszyć tą zmywarkę, wiesz, nawet choćby tak. Zmywa naczynia odkurzaczem. No ja, no my nigdy nie używamy zmywarki. Czemu? Wiesz, ranki do pracy. Ja no, co ty w dupę? Ja nie wierzę, jak je sprzątać po mamie. Nie musi. Wiem, że nie muszę. Co tu się dzieje w dupę? Pomoc społeczna dotarła? Jednego pomidora i się patrzymy, jak mama gotuje. No dobra, mamy wszystko umyte. Się w dupę. Oni w zmywarce piorą ciuchy? Jak to możliwe? Jeszcze mi nie mów, a dobra. Jaki masz plan? Nie wiem, Rukaszu, dobre pytanie. Nie no, burmistrza musi mieć, Aleks musi mieć dłuższy dzień, mieć porządek. A nie zdałem testu? Jak Madzia Gessler, nie? Ale jest czysty. Dobra, że będą produkty spożywcze leżały, dlatego musi być wydezynfekowany, Aleks. Jak wydezynfekowany? Ale co ty, Anon, w dupę piszesz? Dziękuję, Julia, za 7 lat. Dziękuję bardzo. Dzięki. Ja to potwierdzam, no w końcu 7 lat. Nieważne.
Pieczarki. Dobra, widzowie, ja nie wiem, co będziemy gotować, więc pokażę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Mamy, ja nie wiem, co mieliśmy dzisiaj robić. Anon, nie odpowiem. Mamy, o, kurde, co to jest? Stek? Mama, ja nigdy steka nie robiłem. To są składniki, widzowie. Ja pierdzielę, my steka robimy? Jesteśmy winni 64 zł. Oddam. Dobra, plan był taki, widzowie, że moja mama robi zakupy na obiad i ja nie wiem, co gotujemy i teraz dopiero wiem. I mama moja wybrała. Ej, widzowie, steka, lubicie steki? Ja nigdy steka nie robiłem. A ty robiłeś kiedyś steka? Ale chcę, że masz jakieś ściereczki do mycia garnka poza tym? Ja chyba dobrego mamy... nigdy nie jadłem. Zawsze taką podeszłą szmatę. To nie wiem, czy lubię. Chyba nie, ale może jakbym zjadł, dobra. Ręcznik papierowy. Ja nie chcę ręcznika papierowego, wydam o ściereczki. Takie normalne. Chacie na urodziny? Do zmywania naczyń. Co, dobre no, było? No właśnie, okej. Okay. To jest, nie? Far, o co ci chodzi? Raz za 100 zł sobie zamówiłeś steka? No ale jak zamówiłeś? A to trzeba jeszcze umieć chyba zrobić. Ja bym się bał, że zmarnuję w dupę mięso za 100 zł. Ja pierdzielę. Ja bym miał większy stres robiąc to niż radość z tego. To ja to pieprzę. Czyli robimy steka? Nie zgadzam. Surowego? Zgaduj dalej. Deska? No krojna. Wiesz, ja jestem starym człowiekiem. Starzy ludzie nie marnują jedzenia, więc bym się bał. No. Tutaj mam, ale no przecież to jest stek. No i dobrze, no i co na tym steku jest napisane? Jak zmarnujesz, rzucasz na patelkę, czekasz 5 minut. Co ty pieprzysz? Właśnie mówię, że nie chcę podeszwy żreć, a ty rzucasz na patelkę 100 zł i smażysz do czernicy. W dupę. Jak? Nie będę takich jadł. Stek z polędwicy wołowej. No właśnie, czyli to jest polędwica wołowa. I na to ketchup. O kurde. No tak wymyśliła moja mama, widzowie. Nie chcę nic mówić, ale robię dobrego stroganowa. Więc teraz masz tak, za zadanie. Zrób ciasto na kluski. Ciasto na kluski. Jajko. Steka można surowego opieprzyć? Co ty w dupę gadasz? I szczypta soli. Ciasto na kluski. Miska. Cześć, Jarek, mam pytanie. Po trzecim razie zdaniu praktyki w Wordzie na prawo jazdy zrobiłem sobie 6 miesięcy przerwy, podszedłem znowu nie zdałem, jutro idę już 5 raz podchodzić, powoli myślę, że może się nie uda na prowadzenie auta, myślisz, że lepiej się poddać prowadzić, aż nie zdam mieć wywalony na opinię innych? Zawsze miej wypijawszony na opinię innych, o, nieważne w jakim temacie, sam podejmij decyzję, git? Mam miskę. Zapytaj się na przykład swoich bliskich. Oni ci podpowiedzą, tak bardziej cię znają. Ale zajrzyj. Do zmywarki? No zajrzyj, tak, otwórz ją. No. A jest. Ale tam są. Idź do innego Wordu. O, widzisz? Tu widzowie ci nawet dobre rady dają. Żebyś się nie poddawał, idź do innego Wordu i tyle. Nie jestem na 100% pewien, czy pamiętam, jak się te kluski robi. A cebulę pokroisz. Co on robi, widzowie? Jakie kluski? Chcę kluski zrobić, żebym pamiętał. Pampuchy robi? Robiłem już to, ale chyba z przepisu i nie pamiętam. Możesz zrobić jedno i drugie. Możesz najpierw pokroić, a później przyjdziemy do klusek. Najpierw zrobię kluski. Dobra, to ja bieram cebulę w takim razie i kroję, a ty robisz kluski. Czyli jajko, woda? Kluski na parze? A on dobra, robi kopytka. Dobra. Tak? Na tyle mąki na start jest ok, zobacz. Bo nie wiem, ile z tego klusek będzie, na plus minus. Możesz jeszcze trochę dosypać. Nie, za dużo, ok. No kopytka, start. Takie kluski. Tak, tyle mąki, szczypta soli. Niedużo? Niedużo. Szczypta soli, też szczypta powinna być ok. Jedno jajko. Kluski śląskie, to nie jest to samo? Wiesz dlaczego w jedno jajko? Bo za parę. No jak w dupę, nie no. Jest.
bułki a la kluski, no to są te pampuchy, ale widz napisał, że on nie robi pampuchów. No. O kurde. Co zrobiłeś, Alex? Nieważne, może będzie wszystko ok. Co dodałeś? Wodę. Gorącą? Tak. Alex, no ci się ściągnie. Jest ok chyba, ochłodziło się mąką. Alex, nie szkodzi, ale już zaparzyłeś jajko. Nie co, białko się ścięło, o to chodzi? No, mąkę, nie wiem, ale... co mogło się stać złego. Ufo, trochę jestem. A skąd wiesz, że gorąca? Bo dotknęłem. Okej. Okay. Dobra. Ta? Masz olej do smażenia? Mam. I znowu leję, ty. No to jest olej. Kluski takie okrągłe z dziurką, a kopytka... Jakie? Czekaj. Kluski śląskie. A takie. A jak, czekaj, ja pokażę widzowi, takie. A jak wyglądają te kopytka? Kopytka. A no właśnie, kopytka są takie. O, to mi chodziło, takie. Oliwa, oliwek. Ty, a kopytka to nie było czy z ziemniakami? Czy jakie to były? Dzięki PCO, PC Voxer za 9 lat. Ta? No, no. Mam jeszcze... To lepsze były, nie, ja pamiętam. Ale śląskie też są dobre. Ale na Śląsku. Mama tylko żartowała. Czym? Nie poza. No. Nie żartowała. Nie, żartowała. Nie można tak na Twitchu mówić. A, okej. Okay. Mama żartowała. Dobra. Już cię widzowie lubią. Co mama powiedziała? Worda? Ja, no, jest jak jest. Wezyłem Rukasza. Ta, to lepsze dla mnie. Masło pamięta zeszłoroczne wakacje, prawda? Nie, te masło kupiłem niedawno. Okay. Tak. Te masło niedawno kupiłem. Niedawno te. Robiłem sobie kanapki niedawno. Niedawno. No, nie pachnie. Niedawno, a taki film nam się podpowiada, robił se kanapki. Co? Kupowałem je 2 tygodnie temu. No chyba, że po 2 tygodniach masło jest niedobre. No nie, to nie, ale powinno być w zamkniętym pojemniczku, wiesz? Albo w jakimś takim... Na masło, nie otwarte, bo... Co ty gadasz, Roarek? Czemu mam grudki? Ja coś zrąbałem? No. No tak, no to jest gorąca woda. I za dużo wody. Zrąbałem to. Z grudkami będziesz jadł, no co za problem. Przede wszystkim do tej wody jest za dużo. Jak jedzenie nie chrzęści w zębach, to nie jest dobra. Musisz tutaj włożyć pracę, mój drogi, pracę moc. Tak, prawo Newtona wkładamy w to wszystko. No ale czemu są grudki? Nie, no nie będzie zaraz, to chyba nie jest. Tak jest, to się nazywa wysiłek. Zastanowisz się o tym, żeby w tych czasach kobieta opiekowała się domem, dziećmi, facet praca? No git, no jak się każdy dogada. Wolny wybór. No dobra. Co w tym złego? I teraz do tego dodaj mąki. Jeszcze. Dobra, to jest okej. Dla mnie git. To są widzowie kluski kładzione, mama zawsze ma rację, pamiętajcie. Nie mogę na to patrzeć, idę na szluga, tylko nie wrzuć mu do garka, już grudki ma, jeszcze umpeta tak, wrzucisz. Tak, mi się podoba. Okay. Widzowie, ja wiem, że moja mama wygląda na 25 lat, ale to nie jest moja dziewczyna, tylko moja mama. Dobra. Wydaje mi się, że ładnie ciasto zrobiłem. Jezus Maria. Jezus Maria. To musi być w sumie lekko twarde. Twarde? Tak, żebyś kluski łyżką mógł wbijać w tą mąkę i nakładać do garnuszka. Wiesz co, Dick? No dobra. Teraz też będzie taka konsystencja jak na racuchy, na ciasto racuchowe. Robiłeś racuszki? Robiłeś na proszku do pieczenia czy na drożdżach? Robiłem racuszki na drożdżach na streamie ostatnio. Tak, ale widzowie wyzywali, że to nie były racuchy, tylko spaluchy. Zjarałeś? Spaluchy czy co? Były pyszne, były troszeczkę przemienione. No. Ale tylko ale nie były spalone. Czarodzieja. Super. No to wszystko się udało. No zjadłem ze smakiem. No. Kupiłem sobie żelki arbuzowe i są dobre, ale...
Śmierdzą najtańszym browarem z Żabki, jakiś imperator 12%, myślisz, że git? Ale a arbuzowe, no skisły, nie? Zepsute jakieś pewnie 4 lata po tym. Ale zjedz i tak, bo wydałeś, to się nie może zmarnować. Okej. Najwyżej się ubijesz. Z cukrem pudra? Tak. Trochę jak taki cydr. I chyba czekolada. I ze smakiem. No. Okej. Okay. Arbuzowe. No prawidłowo. A dobre, no to git. Sam nie wiesz, co masz, a czego nie masz. Ej, nie jedzą steka, pokroił na kawałki to mięso. Czat ma pytanie do ciebie. No? Czy miałeś kiedyś, jak... Co to jest? Mama miała kiedyś pełno bitcoinów, wydała je na jakieś pierdoły. Co to w dupę jest? To ona to na pizzę wydała, ten słynny ten mit. Dziadek, proszę cię, wypierdol tego debila i włączaj Soulsy, bo jak na niego patrzę, to mam takie myśli. Jakie? Ja pierdolę, kurwa, ile jeszcze? Ile jeszcze tego gnoju trzeba przepychać? Hydraulika! Hydraulika ze sprężyną, żeby w to gówno wbił i kurwa kręcił! Wy kurwy inteligenckie! Kurwa, zginiemy przez was! Jezus Maria, co ty wysyłasz? Dzięki Szymon za 19 lat. Bitcoiny jak dzięki. Za grosze. W czasach, kiedy były za parę groszy, albo nawet mniej. Nigdy mnie nie kręciły bitcoiny. Mi to balony. Wiedziałem, że chyba miałeś właśnie, jak były za małe centy. Bo to najwidoczniej musiałem zmyślić. Akurat to zmyślił? Rozmawialiśmy, bo było coś takiego, nie wiem, czy pamiętasz, były takie koperki do bitcoinów, nie? Wiesz, jak siedzisz w zaraz w lesie, no to... To no wiem, o co chodzi, no. Próbowałam wykopać sobie bitcoina, nie? Ale z czystej ciekawości, ale, jak to jest kopać bitcoiny, ale za mało, za słaby procesor i... Ale kopałeś je... Po co on to wymyślił, ja tego nie rozumiem? Chłopie, prosta sprawa, żeby się dowartościować, niestety, niestety widzą. On po prostu jest stłamszony i wymyśla mity, żeby ten, no, rozumiesz? Czy... A, okej, okay, dobra. Mitoman, no. Zaraz, teraz tak, Aleks, ty już możesz nakładać kluski. Na wody. Tak, ale tak wiesz, nie wiem, że już powiedzieli. Dzięki, Laokser, 25 lat, dziękuję bardzo. Zaprosił matkę, żeby postryje mu kaskę dała. Co ty piszesz? Dużo łyżką? Czy mało? Co ty piszesz? Dobra. Nakładaj kluseczki, co to jest? Dobra. To miało być śląskie, co to jest? Poczekaj, poczekaj. Ale sklaver, komisa. To musi być trochę miejsca, nie? Przestrzeni, a nie tak wszystkie pakowania. Spucha? Co ty piszesz? Dzięki Majkę za 22 lata. Dziękuję bardzo. Dobra. Biedne kluski. Fajnie, że razem na święta gotujemy. No, a co robisz w ogóle w samą Wielkanoc? Próbowałem streamować tylko. Okej. Okay. Idę na drogę okay. Krzyżową. Ej, byłem kiedyś na drodze krzyżowej, ty nie na tej oryginalnej. Bo jeszcze nie wrzuciliśmy. Dobra, obrazki jeszcze chwilę. Budy. Obrzydliwe te kluchy wyglądają. Ciepło, ciepło. Soda oczyszczona. Masz autograf Jezusa. No nie na tej mówię, no. Granulkowy, nie mam liścia laurowego. Okay. Nie wiem jak to, nie pamiętam jak te święta wyglądały. Czy to na Wielkanoc właśnie jest, że... Bo normalnie tam droga krzyżowa to po kościele łażą, ale ten, ale to było takie coś, że po mieście się łaziło. Jak to działa? Ktoś ogarnia te święta, jak to wygląda? No i też. No. Ale to było naprawdę 100 lat temu. Pytanie do mamy, czy to prawda, że pradziadek Olu... Przekupiłeś Piłata? Co ty w dupę gadasz? Dobra, oglądaj.
Boże ciało się tak. Aha, okej. Okay. W czerwcu. No idziesz. Pytanie do mamy. Czy to prawda, że pradziadek Olka był w wojsku i latał? W jakim wojsku? Oluś, on był komuch... Nie, poczekaj. Pradziadek... Poniosło mnie. ...był w wojsku, był w komandosach i prowadził czołgi. Jeden, a drugi był pułkownikiem w Wojsku Polskim i prowadził również samoloty. Czyli nie kłamał? Czy mama teraz wymyśliła? Ale nie wiedziałem, że był komandosem. Ej, co to znaczy komandosem? Bo to rozumiem było w czasach II wojny światowej, tak? Było wtedy coś takiego? Jak komandosi w Polsce? Następnym razem, jak chcesz gotować, to po prostu tak. Rodzina mitomanów. Jezus Maria. Mistrz kuchni? Pamiętaj, że facetem jestem. Cicho, ciemniej. To tym bardziej powinieneś się postarać. Byłeś w wojsku Polaku. Tak po prostu je wyciągnąć. Tak po prostu, no tylko żeby woda odleciała. Czy stoi na chwilę na sitku musisz pójść. Jest w Polsce jednostka wojskowa komandosów. Nie chodzi mi o dzisiejsze czasy. Mówię o pradziadku z czasów II wojny światowej. Jeśli chodzi o to, czy wtedy coś takiego istniało. Taką historię mam. Mają jego dziadkowie, a ich prawnuk skończył. A jakich prawnuk skończył? Szkoda mi pradziadków. No co no? Chyba zgłodniałam. Ja nic nie jadłem dzisiaj jeszcze. Tutaj masz czat, jakbyś chciała poczytać. Tylko widzowie pewnie głupie pytania by zadawali, co? Lepiej nie? No może lepiej nie. Ty, a może po prostu to jest tak, że dziadek był komandosem, a RB miał być snajperem, a jedynie go zeruje daily na streamach. Sadgę dla dziadka, w którą stronę geny poszły. Tutaj pytania już nadają, ale może jakbyś nie czytała. Jestem dorosła, poradzę snajper. Sobie, co chodzi. No, widzowie pytają. No to czytaj. Zapytają. Czy to prawda, że jechałem kiedyś 300 na godzinę? Nieprawda. On się ze mną o to ciągle kłóci. Jest przekonany, że tak było, a ja wiem, że tak nie było, bo ja nigdy tak szybko nie jechałam. Aha. Ale Aleks sobie ubzdurał, że to było 300 i nie jestem mu w stanie powiedzieć, że nie ma takiej opcji. A wtedy co z wujkiem, wiesz, którym, nie? W Holandii jechaliśmy takim tym Volvo. To jechaliśmy wtedy, on jechał 300, jakby młodszy? Z Kerianem? Tak, bo się wtedy go pytałem, jak jechał, bo ja byłem zafascynowany. Nie, z Kerianem jechaliśmy Saabem, a nie Volvo, tak, Volvo z Kerianem jechaliśmy. I to nie było 300 na godzinę? Nie, na pewno, samochód do takiej prędkości nie rozwijał, nie ma takiej opcji. No dobra. No. On mi powiedział, że 300. Znaczy wiesz, dobrym samochodem. Wiesz, jakbym mały, to też mi... Dobrym Mercedesem na przykład sportowym, tak, rozwiniesz taką prędkość, bo one są do tego przystosowane, ale z zwykłym bez znakiem, okej, 2,5 litra, 2,5 litra albo 3 litry, no nie jesteś w stanie 600 tak szybko. Na godzinę. Okej, naszym Audi A8, on jest 6 cylindrów ma, czy 8-cylindrowy jest. Ty, to jest Audi, w którym siedzi random Bruce po streamach, ta? I się śmieje z ludzi, co pracują w jakichś tam pracach, tak? To jest to słynne Audi. Tam byś od razu z taką... Okazało się, że jest mamy. No ja na przykład jak... I mama mu nie daje do niego podejść. Zawsze mi kity wciskali. Na przykład kiedyś jechałem z wujkiem Marcinem, on miał jakiegoś starego rzęcha, którego stuningował i dał na gaz i mi wcisnął kit, że nitro odpalił. No to ja mu wierzyłem w to, ale tak. Ty się nie przejmuj, bo ej, mi wcisnęli kit, że pływają miejska w Elinie. To jest miejsce, w którym kształcą się płetwonurkowie. Ja do 2 lata temu byłam przekonana, że to tak jest. A mi przez ten czas się ze mnie nawijają. Co się dzieje? Teraz obalanie mitów mamy. Ale mi się podoba moja pływanie dla płetwonurków.
obiecujesz, że zostanie do końca życia moją pływanią na płynę. Tak, Machoń, to prawda. I wersji będziemy się trzymać. Ole! Podobny do mamy, no. Nic. Jak nic, jak widzę, że coś. Nie, śmieję się po prostu. We mnie też się śmieją. Widzowie codziennie. A właśnie. No. Ale szczera opinia. Musi być szczera. Uh-huh. Czy uważasz, że schudłem? Nie. Aleksia, tak tobie nie przyglądam. Jakby tobie urósł taki brzuch, że już mi się do samochodu nie mieścił, to bym zwróciła uwagę. Czyli to jest szczera opinia. Po prostu nie chcę go urazić. To jest oczywiste, tak? Że co jest nie tak. Ale... A schudłeś? Dbasz o siebie, ćwiczysz? Masz przekonanie, że... 86 do 79. Że jesteś atletyczny i sportowy? Nie, ale schudłem. No, 6 kilo. Jeśli wiesz, że schudłeś, to dla siebie wiesz, to jest ważne. Znaczy, jakby miałeś taki cel, chcesz schudnąć, tak? Tak, co ci piszesz, zabij mi. Okej. Nie no, jeżeli schudł, to widzę. Na sosiwo, ono już jest gotowe? Pytanie do mamy. Bardzo dużo opowiadałem, stąd oni wiedzą. Czy masz czy to prawda, że miała pani licencję do nurkowania do 23 metrów? Bo opowiadałem widzą, że nurkujesz. Do 30 metrów. To znaczy się tak, nurkuję, mam licencję na wodę otwartą. Prawda, Kondziu, ale tam to było miesiąc temu chyba. Metrów w sumie 18. Tam było napisane. Ale nurkowałam już. To może schudł miesiąc. To prawda, Krasia. Bardziej na pewno ogarnięta niż synek. Ja już nie nurkuję. Skończyło się u ciebie. Synek to lekko odklejony, no ale to jest ta, no. Niestety chorobą ciśnieniową. Poszedłeś w temat, Alex. To znaczy? Tak jakoś bez... Siema, dziadek. Leży rozwalony w łóżku i czy będą gry małżeńskie, a poprawy humoru, samopoczucia. Ale będzie Dark Souls, git? Nie będzie gier. Nie, no mnie... Z takim dobrym ładunkiem. Wybacz. Na plecach. Nie, teraz zostanę nurkiem. Nie no, mama w porządku się wydaje, no. Ale miałem nauczyciela. RB jest po prostu odklejony i tyle. No co tu dużo gadać. Miałem nauczyciela, który mi wszystko mówił, nie? No wiem, ale to jest, wiesz, musisz zadbać o zdrowie, o oddychanie pod wodą, to jest... No, poza tym, jak już jesteś pod samochodem... Degeneracja przeskakuje tu, aha. No tak. A ty ciągle mówisz, że się ciągle bałeś, nie? Bałeś, że się udusił, że ci... Nie. Skończ powietrze, że coś wypadnie, że sobie nie poradzisz ze sprzętem. Ja byłem na tych kilku metrach na butli przez chyba 20-30 minut, byliśmy non-stop. No to taki standardowy trening, no. Tak, no. Jak wyszedłem... Ajzer, to jest chyba nie dzisiaj. No. Ale nawet no, stawiłem, to możesz jest, zobaczyć, czy się widziałeś to, czy nie. Znaczy śmiesznie. Nie przetkałeś sobie. Nie, przetkałem, ale nie wiem, czy po prostu za mocno, za słabo tego nie robiłem, wiesz? No, no miałeś definitywnie mieć chorobę ciśnieniową, nie? To tu jest choroba ciśnieniowa. To jest super pytanie. No. Czy to prawda, że dwa szczury wjadły mi bluzę za 750 zł? Nie pamiętam, czy kosztowała 750. Nie wiem, dlaczego Alex to tak dobrze pamięta. No w Angrafie... Coś musiało być na rzeczy. Jakieś święto. Tak, zjadłem mu szczury i jest sobie sam winien, bo kto zostawia szczury przy swojej garderobie? W klatce. Jak? Widzę kawałek rękawa, jest w klatce i sobie dymna. No to normalne, że szczur się zajmie rękawem, bo to dla niego zabawa jest. I Jankowi zżarły bluzę, tak jest. No. Miał taki ten... Fajna była. A widzę, tak wygląda sosik już. Tutaj mamy sosik gotowy. Boże. Ryja szkoda szczępić, no. Widzę, żeby mama, ej, te kluski żeby chyba wyszły, patrz. Okej. Ty, to siadaj. Się chyba nazywa jakoś tak, to ma jakąś nazwę, kluski kładzione, jak to się nazywa? Jest jakaś nazwa na takiego typu kluski, że są takie jak gówno. A lane kluski, no. I one są dobre w sumie. Tylko wyglądają jak gówno, ale trzeba spróbować. Siadaj, bo jestem głodna.
Dawno tego nie jadłem, kiedyś powiem. Są zjadliwe? No, nie takie małe, ja zawsze robię mniejsze, ale... Ale ja lubię takie, żeby jajko czuć było, wiesz o co mi chodzi? Nie wiem, czy to w takich kluskach też działa, tak jak na przykład w makaronie, ale nie pamiętam już. Ale lubię jaja, nie? O, tu kamerkę. I będziemy jeść. Nie jedzie kamery na mamę. Okay, na co? Dobra, a na dzisiaj na obiad kluski lane, a do popitki? Nie wiem ile tych klusek wiem. Dobrówka. A ty? Nałożę sobie widzowie i już wam pokazuję efekt końcowy. Jak wyszło? Pycha. Tak? Mhm. Kiedyś mi gotowałeś chyba strogonowa, nie? Nie tobie, tylko nam. No. Dobrze powiedziałeś. Dobra. No, próbuj. Nie mówię do A, tylko dobra. Mhm. To znaczy mówię do widzów teraz. Pokazuję. Ulubione danie Biedronia, kluski. Czekaj, co ty piszesz? Dobra. Jak wygląda? Obiadek wielkanocny. Jemy. Jemy. Smacznego widzowie. Na zdrowie. Na zdrowie. Wesołych świąt wielkanocnych. Świetne kadry, uwielbiam. Ja jem do tego kontentu. Która godzina? Przepraszam, widzowie, internet mi się skończył, musiałem dodać. Która jest godzina? Możecie powiedzieć? 17.21. Okej, okay, ja muszę zaraz smykać. Nie? Ukryta kamera w celi więziennej. Dzisiaj mi widz dał 50 subów w ogóle. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Tak po prostu, bo miał taki, tak czy coś jakoś to, ktoś daje ci tyle subów, bo coś tam. No za nic, nie? Znaczy, no może mnie lubił. Aha. Ja widzowie, słuchajcie, ja będę kończył, żeby sobie jeszcze chwilę z mamą posiedzieć i się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że się dzisiaj wam dymy podobały. Ja się z wami życzę wam, widzowie, wesołych świąt. Wesołych świąt. Indianie pili yerbę z miodem. Właśnie sobie zrobiłeś. Dobra, ja nigdy nie piłem w żaden sposób słodzony. Muszę spróbować. Fajnie, fajnie. Dowiedzieliśmy się, że ten... No właśnie. Czego mi się dowiedzieliśmy? Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę